Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na Święcie Diabetyków połączonym Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, obchody wojewódzkie i dziesięcioleciem Stowarzyszenia Diabetyków w Świdwinie. Chciałbym Państwa prosić, żeby Państwo powstali. Sztandary proszę prowadzić. Teraz proszę puścić hajną miasta Świdwina, który skomponował pan Bolesław Kurek, dyrektor Zamku Świdwińskiego. Witam wicemarszałka sejmiku województwa zachodniopomorskiego pana Roberta Przybacza. Witam panią profesor. Witam prezesa zarządu krajowego pana Andrzeja Baumana. Witam prezesa zarządu wojewódzkiego pana Zbigniewa Kędzierskiego. Witam pułkownika dyplomowanego 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego pana Karola Jednaszczyka. Witam starostę powiatu świdwińskiego Mirosława Majkę. Witam wicestarostę Zdzisława Kowalca. Witam przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowa Śląska. Witam radną powiatu Krystynę Wolnicką, burmistrza Świdwina pana Jana Owsiaka. Teraz zapraszamy Państwa na występ zespołu Dąbrowiaków, który nam umilą dzień dzisiejszy. Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polski panią Danutę Mazurkiewicz. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią Srebrnym Krzyżem Zasługi. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowania za tę pracę. Mam zaszczyt poinformować, iż uznanie zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego panu Pawłowi Gasztorlowi. Gratulacje tej, jakby to
działalność otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, statuetkę Działacz Społeczny Ekspert Roku 2011, statuetkę Zasłużony dla Powiatu Świdnińskiego, medal za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Województwa Zachodniopomorskiego, srebrną odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego. W latach 2004-2014 pełnił mandat radnego miasta. Pełnił funkcję sekretarza w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Z jego inicjatywy odbyła się inauguracja Szkoły Cukrzycy. Jest to jedna z pierwszych szkół na terenie byłego województwa koszalińskiego. Kreatywność i społeczne zaangażowanie prezesa to sukcesy organizacji chroniącej prawa osób chorych na cukrzycę. Ja chciałbym po prostu podziękować od siebie dla władz Urzędu Marszałkowskiego za przychylną decyzję odnośnie mojej osoby, oznaczając mnie złotym gryfem. To nie tylko jest moja zasługa, również wiele osób będących tutaj na tej sali, którym serdecznie dziękuję, którzy po prostu wskazali drogę, którą można iść i jak w jaki sposób pozyskiwać wiele cennych myśli, propozycji, żeby móc to realizować. Także dziękuję Wam z całego serca. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnił także srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego, panią Marzenę Karkul i pana Bogdana Bachowiaka. Bardzo serdecznie pragnę podziękować, a słowa podziękowania kieruję również w sposób szczególny do pana Pawła Gasztolda, prezesa Stowarzyszenia Diabetyków Nasze Zdrowie, przede wszystkim za dostrzeżenie naszej obecności w działaniach na rzecz stowarzyszenia i za tak skuteczne wnioskowanie. Ze stowarzyszeniem jestem związany od samego początku jego działania. Podziwiam Państwa, Pana, Panie Prezesie i Pańskich współpracowników za to, co robicie dla mieszkańców miasta i powiatu świdnińskiego w zakresie walki z tą groźną i podstawową chorobą, jaką jest cukrzyca. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, że Państwo docenili moją pracę, chociaż prawdę mówiąc, dla mnie największą nagrodą jest pełna sala na mojej Szkole Cukrzycy w Nowogardzie i uśmiech moich pacjentów, którzy są, myślę, zadowoleni z tego, że możemy się spotykać raz w miesiącu, że możemy fajnie spędzić czas, że mogą wyjść z domu, mogą się spotkać z nami, czegoś o cukrzycy się dowiedzieć. A przy okazji, jeśli Państwo doceniacie to, co robię, to jestem jeszcze bardziej szczęśliwa. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja poprosiłem o głos Pana Prezesa, ponieważ moje obowiązki jeszcze dzisiaj mnie wzywają. Będę musiał w trakcie tego spotkania Państwa Was opuścić. Tak narodowo przywitała nas kapela, ale myślę, że takie ludowe przysłowie mówi, gdzie grają i śpiewają, tam warto zajść, bo dobrze ludzie mieszkają. Myślę, że to się sprawdza, bo jestem wśród dobrych ludzi, którzy robią wiele dla drugiego człowieka, bezinteresownie. Wspaniała idea i cieszę się, że mogłem nagrodzić wyróżnieniem prezydenckim panią, ale również gratuluję wszystkim, którzy otrzymali gryfa. Ja myślę, że kolejne rocznice, kolejne spotkania to będą następne wyróżnienia, bo trzeba dziękować, pokazywać ludzi, którzy robią wiele dla drugiego człowieka. Groźna to choroba, wszyscy wiemy. Ja również jestem ofiarą tej choroby i od jakiegoś czasu jestem diabetykiem i wiem, co to znaczy. I wiem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie profilaktyki.
Proszę Państwa, od września weszła taka w szkole nowa ustawa, która zakazuje takiego popularnie mówiąc śmieciowego jedzenia i promująca zdrowe życie. Muszę powiedzieć, że spotykam się z taką falą krytyki, która przebiegła przez media, którą się nie zgadzam, która spłyciła problem do drożdżówki już słynnej, zapewne Państwo wiecie, bo to czy ta drożdżówka jest zdrowa, czy niezdrowa i czy te sklepiki, to one tam bankrutują. Jakby to była najważniejsza sprawa. Czyli Państwo, to jest, tu nie muszę tłumaczyć, to jest batalia o to, czy za 20 czy 30 lat będziemy mieli rencistów wymagających zaopatrzenia lekarskiego, stwarzających problemy zdrowotne, ze zdrowotnymi schorzeniami. I Wy doskonale to wiecie najlepiej. Myślę, że Stowarzyszenie tą ustawą dostało naprawdę rzesze ludzi, instrumenty, które będzie Was wspierać, bo cóż możemy większego zrobić, jak już na poziomie tego młodego człowieka, który jest kształtowany, uczony, te postawy prozdrowotne promować i wdrażać. Ja myślę, że owoce tej ustawy zbierzemy za kilkanaście lat i będziemy wdzięczni tym wszystkim, którzy doprowadzili do tego. A Państwu na dzisiejszy dzień życzę radosnego świętowania Waszego kolejnego jubileuszu po Świdwinie i dziękuję bardzo wszystkim, którzy się angażują w tak dobrą i potrzebną wiedzę dla szerokiej rzeszy naszego społeczeństwa, bo ta choroba naprawdę staje się dużym problemem. Dziękuję Państwu bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się, że ja będę wyróżniony. Drodzy Państwo, niezmiernie miło mi być tutaj razem z Wami. Kolega, diabetyk, wojewoda, rodzice też moi, akurat też tak jest. Wspieram Was. Myślę, że województwo też będzie pracowało nad tym, żebyście Wy mieli jak najlżej i jak najszybciej sobie poradzić z zwykłymi problemami diabetyków. Dziękuję serdecznie.